ich nagra, pan sobie narobi tylko problem. Pan sobie w którymś narobi problem. Ja sobie właśnie nie życzę. Ja też sobie nie życzę. Proszę, no proszę mi oddać pieniądze. Różnicę mogę panu dać. No to 36,90. Niech mi pan da jeszcze raz ten narobi. Pani oszukała mnie na towarze. Niech pani oszukała, proszę pana. I proszę nie chce mi oddać pieniędzy. Zadzwonić. Ja panu nie chcę oddać pieniędzy. Tak. Ja panu mogę oddać różnicę. Teraz jest tak, że nie możemy oddać panu spożywki, nie możemy zwrócić. Ciąg chodniczy był przerwany i nie wolno tego zrobić. Ja chciałem kupić towar za taką cenę. Dlaczego zostałem oszukany? Może pan zadzwonić sobie do spraw konsumenckich? Nie. Przecież ja tutaj kupiłem, nie w sprawach konsumenckich. Proszę mnie nie kręcić, bo ja sobie tego nie życzę. Ja też sobie nie życzę, żeby mnie pani okłamywała. Włączy ten telefon, z tego nie. Proszę pana, raz, że się pan nie przekazał uprawnienia ku temu, żeby nagrywać. Tak. Tak? Na jakiej? Jest pan, nie wiem, dziennikarzem? Tak. Proszę pokazać legitymację. Nie pokażę panu nic. Co? No nie pokażę panu nic. A dlaczego pan nie pokaże? Czy pana jest ustawa o RODO, w tym momencie pan narusza moją prywatną, no osobistą, tak? No. Narusza pan ustawę o ochronie danych osobowych. No. Tak? No i co? Bardzo co mi pan zrobi? Im się pan będzie tu na pewno. Chce pan tą różnicę? Chcę oddać towar, na który zostałem oszukany przez panią. Przez panią w sklepie, która mi to sprzedała. Nie przez panią, tylko przez panią, co mi sprzedawała. Ja panu sprzedawałam. I ja sobie nie życzę, żeby pan mnie oskarżał o to, że ja pana oszukałam. To chcę oddać ten towar, bo, ponieważ ja kupiłem go w tej cenie, a pani mi sprzedała w cenie droższej. Ja nie życzę sobie, żeby mnie Biedronka oszukiwała. Skoro pani tego nie zrobiła. Tutaj jest cena 6,90, a pani mi sprzedała za 10. Ma pan dwa razy po pół kilograma, 6,90. Nie chcę tego. Przepraszam, że wtrącę bez tym filmem, ale nie ma pan troszkę racji, ponieważ pani chce panu zwrócić różnicę w cenie. Natomiast pan spożywki nie może oddać. Może pan no to dla artykuły przemysłowe, takie, które nie mają jakiegoś terminu. To jest poza lodówką. Jeżeli bym chciał coś kupić i kupiłbym w tej cenie, co tam jest podane, nie ma problemu. Ale zostałem oszukany, rozumie pan? Od razu sprawdzić. Jakby pan... Nie, to dlatego panu... Ja mogłem sprawdzić. Gdzie mogę sprawdzić? Na Paragonie. Na Paragonie od razu. No sprawdziłem, no podaję pani. Dlatego pani panu mówi, że może panu oddać... Jest Paragon. Sprawdziłem na Paragonie, nie zgadza się. Okej, i dlatego pani zwróci panu różnicę tego. Nie dam pani, bo to jest mój dowód. No dobrze, ale to pan sobie chce tylko zobaczyć. Ale... To może mi pan powiedzieć, ile pan zapłacił za te krajanki? Tak. Chcę panu oddać różnicę w cenie, to co pan został niby oszukany. Ja chcę to oddać. Jest 4,99. Zapłaciłem za sztukę. Tak powinno być. Powinno być 6 za kilogram. Dwa razy po pół kilograma, no, no 6,90 za kilogram. Dlatego pani może zrobić panu korektę. Wypłatę na dokładnie, na różnicę w cenie. Na towarze pana nie oszukała, że to jest mniej, inny towar i tak dalej. Kupił pan taki towar, jak pan chciał, tylko dostał pan i zapłacił pan więcej, tak? W fałszywej cenie, no i chcę go oddać. No ale nie może pan oddać. No kurde. To nie jest ale nie pan zrozumie. Pani też nie może tutaj pewnych rzeczy robić. Może pan no, ale oszukiwać nie może? Ale to nie jest pani wina. A ja bym tego nie... A ale... kogo wina? Ja w systemie tak jest. Ja jeszcze raz powtarzam, że pan nie może mnie oskarżać o to, że ja może pan oszukiwać. Pani panu odda... Dwa razy mnie oszukali dzisiaj. Zrobiłem, kupiłem 5 produktów i byłem dwa razy oszukany. Rozumie pan? Tutaj 50% produktów jest z fałszywą ceną. Ale to pani nie ma na to wpływu, ponieważ pani nie wprowadza tej ceny tak jak w zwykłym sklepie, że tyle jest za kilogram. Tam jest na cenowce napisane, że musi pan wziąć, ale jeszcze tutaj jest na rachunku kiełbasa, którą kupiłem za, dobrze, która dlatego, tam jest za 14 zł, a pani mi nabiła za 24. Dlatego, rozumie pan? Tak, 24, 10 zł na kilogram. Nie, proszę pana, bo to pani była inna cenówka do innej kiełbasy. Nie ma pan troszkę racji, pan odda pani po prostu panu pieniążki, tą różnicę w cenie i tyle. No nie może pan oddać towaru, bo co pani ma teraz to włożyć? No nie, może komuś sprzedać, nie, no nie może tak. Może wyrzucić, no. Ale to nie jest pani, tylko to robi Biedronka. Tak jak już, ale, już no chyba czym, doszliśmy do tego, dobrze, że to nie pani, dobrze, tylko Biedronka. Czemu ma pan pretensje do tej pani? Nie mam do pani pretensje, tylko do firmy. No to dobrze, to niech pan zadzwoni do Biedronki, do siedziby i powie, że jest taka. Ale ja nie będę dzwonił, tylko ja tutaj to kupiłem, nie w siedzibie. Dobrze, jak kupię w siedzibie, to pojadę do siedziby. Rozumiem,
rozumie nas pan, że tutaj jest w regulaminie jest znaczy, napisane, nie... że artykułów spożywczych nie można oddawać. Jeżeli pan już wyszedł z tego sklepu, dostał pan rachunek do ręki, mógł sobie pan z boku sprawdzić ten rachunek. Aha. No, no nie. Mógł pan, no bo miał pan. No nie, no sprawdziłem. No sprawdziłem z boku, wyszedłem i wszedłem teraz z towarem. Jeżeli pan wyjdzie ze sklepu, nie możemy panu zwrócić żadnego artykułu spożywczego. Nie może pan oddać tego artykułu. Tym bardziej z lodówki, z zamrażarki, jakichkolwiek lodówek. Ten towar jest w tym momencie do wyrzucenia. Ciąg płodniczy został przerwany i nie możemy panu zwrócić tego. To proszę oddać pieniądze moje. Na które zostałem oszukany. Tłumaczę, że ja mogę panu tylko wziąć i wypłacić różnicę. Dzień dobry. Proszę wypłacić. Cały czas do tego zmierzam, a teraz pan nie chce. Różnicę, bo zobaczył pan policję? Nie, bo chcę oddać towar. Tłumaczę panu, że jest przerwany ciąg. No to mi oddaj pieniądze, na które mnie oszukałaś. Może pan wziąć. Ja normalnie mówię tutaj o. Ja wypłacę panu różnicę. Nie mam. Rozumie pan? Podane łóżkę pan poda. Ja wypłacam panu różnicę. Co? Bo jestem chory. To pan jest, ma problemy z ubieraniem, tak? Ja też mam astmę i noszę. No to proszę bardzo, no, pani może chodzić tu w kombinezonie. Tak, myślę, że osoba, która ma problemy z wdychaniem, nie musi na słowo no, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, nic nie poradzę na tym. Tak jest. Ja też. Dogadacie się tutaj w tej Biedronce? Tak. Jak mi oddadzą. Pana albo dane ustne pan mi poda. Dajcie, weźmie. Tylko jeszcze raz poproszę ten rachunek, żebym zobaczyła, ile to tam zapłaci. Przy policji pokażę. Przecież ja panu tego nie podrę, nie zjem, nie wiem. Czy pan panowie razem jesteście, czy nie? Czy osobno? 9,98. Pukownie centrum pan był. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 6,90 za kilogram. Dwa razy po pół kilo, 6,90 miał pan zapłacić za... Pokusicie, oter? Różnicę nie, oddaję. Są fałszywe ceny ogólnie na sklepie. Chciałem zgłosić, też pan może to zapisać. Dobra, ale ogólnie się pan ode mnie tak sobie... Tak. I no i po prostu ten sklep oszukuje ludzi. No. Iść do innego sobie sklepu. Nie korzystać z Biedronki, tylko korzystać z innego sklepu. Dobra rada. Urodzony kiedy? Informuję pana, że może pan kręcić, ale moje twarze pan nie może upubliżać na internecie. Przecież pan jest zamaskowany. Nie interesuje mnie to, proszę pana, ale po oczach możecie mnie rozpoznać. Nie to mogę panu sprawdzić. O włosach nawet. No to wtedy będziemy zakładać, jak się pan pokaże w internecie. Dobra, idziemy się na górę, bo tutaj sprawdzimy pana i... Czyli do porozumienia jak państwo, tak? Tak, zwróciłam rodzicę. A, jeszcze mnie ukłamywały, że muszę być w masce. To panu. I ten pan mnie chciał wyrzucić ze sklepu. Straszył mnie. Ma pan na to świadka, zwrócił tak. Panu uwagę, że wchodzi pan bez straszył. Maseczki. Powiedział pan, że nie można wchodzić do sklepu bez maski. Można, to ja panu mówię, że można wchodzić do sklepu bez maski. Przepraszam, nie wpuściłem pana do sklepu. To niech pan mnie nie kłamie. Na co się pan leczy? Co ma pan problemy z oddychaniem? Co się dzieje? Ale co to pana interesuje? To jest moja sprawa. No właśnie. To jest moja sprawa. A co pan ma? Astmę, ale co to pana interesuje? To jest moja sprawa, nie pana. Co tu pana interesuje? No to jak pan będzie moim lekarzem, no to z panem będę rozmawiał.
A awantura to była, że pan ma też pieniądze, czekuje do jakiejś tutaj jeszcze ceny i pieniądze. Wygląda się z tego komunikatu. Nie posiadam dane ustne. Cena stara się tutaj nie zgadzała, tak? Tak. To kilkukrotnie. Prawda? W kilku produktach. Znaczy ja uważam, że większość tu jest oszukanych, także powinien ktoś to sprawdzić. Powinien ktoś to sprawdzić w policji. Ukłamał tutaj. Odbijesz mnie tam. To znaczy chcesz życie. Chciałbym zgłosić właśnie, że ten sklep oszukuje klientów. Dobrze. Dobrze, no to cześć dziewczyny. Do widzenia. Do widzenia. Trzeba powiadomić Państwa o inspekcję pracy, żeby to przyjechali, robili porządek. Nie wygoduje, tak? Kończymy na doszły do osobistej, do porozumienia. A na to się Pani nie posiada? Tak, ale proszę też zgłosić, że sklep oszukuje. Żeby ktoś to sprawdził. To jest niemożliwe, że tu na pierwsze, które kupiłem, były dwa oszukane i tu otworzone pieniądze. No. I Pani nie chcą zwrócić pieniędzy. Przecież to jest złodziejstwo. Doszliście Państwo do porozumienia, tak? No ja nie doszedłem, no ale... No doszliście Państwo. No nie, chciałem zwrócić towar, ale Pani mi nie przyjęła. Ale w jaki sposób doszliście? Połowicznie. No tam Pani nie chce przyjąć, bo naruszony towar, tak? Jak naruszyć? No można nie naruszyć towaru. Dokładnie, no ale... I cena dalej fałszywa tam jest. Możemy sprawdzić. Dlaczego jest fałszywa cena? Dlaczego oszukujecie klientów? Możemy sprawdzić, możemy tam iść. I pokażę Panu, jak kłamie. Nie wiem, Pan pokaże, która by Pana. Chyba, że już zmieniły w tym czasie. O, tam jest. Tu Pani. Przecież to jest przestępstwo. Przedawać coś na cenę. Jest napisane do 2 maja, jest promocja, nie nasza wina. Odsprzedałem mi po 10 zł. Ale o co Pan chodzi? Może, że sprzedała Pani z fałszywej ceny. Towar. Ale o ten ser Panu chodzi? Tak, na przykład. Nie tylko. O inne rzeczy też, które kupiłem. Na 3 rzeczach zostałem oszukany. Tylko już tam to zmieniło chyba. Jeszcze tam mam jeden produkt, Panu też mogę pokazać. Kiełbasę, którą kupiłem. Cena była 14 zł, a Pani mi nabiła 26. Rozumie Pan? 12 zł była różnica na kilogram. No przecież to jest złodziejstwo. To tak jakby ktoś Panu ukradł z kieszeni 12 zł. No to nie jest złodziejstwo, to jest przestępstwo. I ta Pani mówi, że mnie nie oszukała. No bym nie ukradł. Ewidentnie. Jakbym Panu wyciągnął 10 zł z kieszeni, to by Pan nie podał mnie na policję? To jest złodziejstwo. A ta Pani to zrobiła. Zrobię, był błąd po prostu w tym, w tej karcie, czy jak to wygląda? Proszę Państwa, my mamy systemowe ceny przekazywane z góry. My ich nie drukujemy jakby same tutaj. Ale to nie tylko ten produkt. Niech Pan czeka. Jest promocja do 2 maja, więc jestem zobligowana do tego, żeby oddać różnicę, bo Pan chciał kupić za 6,90 za kilogram ser. Tak jak było napisane. Niech Pan czeka. Prosza cena się tutaj na kasie nabiła. Więc jestem zobligowana do tego, żeby wydać różnicę cenową. Ile tam brakuje, no... Aha, czyli 2 złote Pani zwróciła, tak? Tak, nawet więcej. No. I na tym moja rola się tutaj kończy. I tak, czyli nasza wina, bo
za to też nie odpowiadam, bo to czyli pan jest... kupił po tańszej cenie, tak jakby dzisiaj. Kupił pan? Tak, ale po fałszywej. Była ta cena, a zapłaciłem pani więcej. Ale zapłacił pan, ale pieniądze zostały zwrócone, tak? No tak, no bo przyszedłem tu drugi raz. Widział pan mnie, że szedłem do domu. Ja nie, i w domu... nie widziałem pana, żeby pan szedł, bo widziałem pana na centrum. No, nie wiem, co pan robił, czy pan był poza. No to dobrze, no ale no widział mnie pan. To już byłem poza sklepem i patrzę na cennik, oszukała mnie pani. No i przychodzę tutaj, wyjaśnię, dlaczego pani mnie okłamała. No. Ktoś po prostu... błąd ludzki i karty nie zmienia. Tak, po prostu cenówka jest blokowana inaczej, a system skasował inaczej. Ja tutaj nie mam wpływu na to, bo to z centrum przychodzą te ceny. Więc tutaj, jeżeli jest promocja taka, mam panu oddać tylko różnicę cenową. Za ten ser. No to nie wiem, zrobić coś z tymi, żeby tutaj takie sytuacje się nie zdarzały. A jest jeszcze następna. To nie tylko ten produkt mnie oszukali. To jest następny, mam tutaj tak samo rachunek. A zwrócili panu różnicę? Tak, no, bo się upomniałem. Ale jakbym się nie upomniał... Jaki produkt jest na tym? Kiełbas, tam leży. I została zwrócona różnica? Nie no, drugi raz mi pani nabiła. Oszukała pani... Zrobiła pani tam cenę na kiełbasie 14 zł, ale nabiła mi tutaj 23. Nie, pan jeszcze raz powie, że ja zrobiłam. To nie pani robiła, tylko ktoś inny robił. Okej, no to duch to zrobił. Duch Biedronki. Nie, proszę dzwonić sobie do centrum i wyjaśniać takie sprawy, bo to czasami to trzy rzeczy, kupiłem sześć... Ale delikatnie mówię. Kupiłem sześć produktów i na trzech zostałem oszukany. No to kurde, ale to są ja. Ale nikt tego specjalnie nie zrobił pan. No dobrze, no ale no, to chciałem to zgłosić przestępstwo. No to, niech pani jej nie zamyka do więzienia, tylko do Biedronki proszę zgłosić. Zgłaszam przestępstwo po prostu. Na trzech rzeczach zostałem oszukany. No właśnie, no proszę. Jest inna kiełbasa, w ogóle proszę. Napisane tytuł cenowy. Proszę. To 12 zł na kilogram. Podejrzewam, że tutaj 50% produktów jest tak, że nie wiadomo dlaczego cena jest dwa razy wyższa przy kasie. No bo dokładnie. Ja teraz tłumaczę, może pan zadzwonić na zgłosimy, pracę. Zgłosimy z policją. Proszę bardzo. Zgłosimy to. Nie ma problemu. Bo ja naprawdę za to nie odpowiadam. No dobrze. A pan ale mnie opisza, że ja pana oszukuję. A pani nie chciała pana oszukać, nie chciała pana oszukać. Pod Wawelską dałam panu tą, która jest w tym momencie na promocji. A już nie ma tej kiełbasy, którą nie, ta kiełbasa jest w boku, którą pan wziął. Nawet cenówki tutaj nie ma. Była tutaj cena, tylko już jest zerwana. Tutaj była cena 14 zł za kilogram za tą kiełbasę. Tą, co pani trzyma w... To było no to tutaj, przy tej kiełbasie. Powie, poszliśmy do kasy i było 24. Następne oszustwo. A jak na przykład teraz byśmy to podczytnik podłożyli, to jak wygląda? Nie, no to ta jest droższa. Ale to pan płacę, podjeżdżał. Ma pan to? Wyszedł? Nie, nie, bo już pani skasowała to. Ja nie wiem, to. Czy młoda dziewczyna, czy może pomylił, nie doczytała, czy... Trudno mi powiedzieć, no. Nie. Dałam panu ale tą, chciałem... która jest tańsza tak, i jest w promocji. Tak, i później pani wymieniła mi na tą, co rzeczywiście jest ta cena. Ale wycofałam tą kiełbasę, tak, którą panu nabiłam. Ale ktoś tu oszukuje, ja bym tego nie zauważył. Pan nie ma maseczki, proszę pana, nie chcę, że pan tak nie krzyczy na każdego. O co ma się od nas mówić, naprawdę. Jakbym nie zauważył tego, to bym został oszukany. Chcę zgłosić oszustwo. Jakiś błąd ludzki po prostu. Podwód. I jest następne, jogurty. A jogurty, proszę bardzo. Na przyszłość podchodzisz sobie tutaj po wszystkim i sprawdzę, żeby pan był pewny, nie? Ja też tak robię, zakupy w Biedronce i zawsze to jest prawda. Jogurty, proszę bardzo. Cenówka złotówka, ale... pisze okay. Cena za jedną sztukę przy zakupie. Ale pięć okej, okay. To teraz, to jedyne się zgadza. Czyli to udało się pytam wyjście? Tak, pan przyniósł jogurty, ale niestety nie mogliśmy nic z tym zrobić, no bo miał dwa i kupił dwa. A mówię na pewno, jakiś młodzi pracownicy roznosili te cerwotki, pomylili tyle. Ale ja mówię, też chodzę do Biedronki na zakupy, przyjdź sobie szybki dzień, czytać. Nawet nie wiedziałem, że tu jest szybki, szczerze. Ja powiem panu tak, ja wychodzę zawsze z Biedronki, kontroluję sobie rachunek, jeden, drugi, trzeci, czwarty produkt. Nie ma też problemu, żebym ja na kasie nawet sprawdziła tą cenę. Nikt panu na pewno, wie pan, nie chciał zrobić, tutaj nie chciał pana policzyć. A ta pani jest odpowiedzialna za kasę, za co innego, nie była odpowiedzialna za cenówki. Zatrudnili młodych pracowników, ktoś się pomylił, rozumie pan. Się. Pomylił się. Wiem, no ale chciałem to zgłosić. Dobrze, wyjaśnijcie sobie sprawę. Chciałem zgłosić przestępstwo. Pani po prostu tutaj, nie wiem, jakiś powiadomi... Tą cenówkę z promocją tego sera to będzie zgłoszona. Żeby dopilnować tych młodych pracowników, żeby tutaj ceny się zgadzały. Dobranoc. Dobranoc. Dziękuję bardzo.
To wcale nie było tak, że ja tutaj się wam powiem, tylko normalnie przyszedłem zwrócić towar i to pani... A nie, kurde. Ta pani zaczęła na mnie krzyczeć, nie, nie ja na nie. A ta macie biedronkę otwartą i tam, no? Ja sobie widziałem pana, że pan ten drogę. Tak. Z dwoma ziomkami, tak. Za chleb nie mi to jest.